ostatni okres czasu wykonywane były tutaj roboty związane z wykonaniem drugiego toru linii tramwajowej w ciągu ulicy Zakopiańskiej. Myśmy przez ostatni tydzień dostosowywali układ torowy poprzez likwidację układu zwrotnic kierujących na ruch jednotorowy. No i w dniu dzisiejszym odbył się przejazd próbny potwierdzający prawidłowość wykonanych prac. W szczególności dotyczyło to braku nieprawidłowych zachowań pociągów tramwajowych, przejazdu przez krzyżownice, przejazdu przez rozjazdy. Ten przejazd próbny potwierdził, że całość robót wykonana jest prawidłowo i tym samym oznacza to, że od soboty 29 sierpnia rozpoczynamy regularne kursowanie w układzie dwukierunkowym na linii Borek-Fałęcki-Łagiewniki.